Witam serdecznie, dzisiaj chciałbym pokazać Wam kolejną funkcję, mianowicie, że to jest na przykład w naszym systemie, mianowicie, pamiętacie jak nam włączyłem czytanie głosowe, to mi nam czytało i pokazałem Wam funkcję zwalnianie i przyspieszenie głosu, to dzisiaj Wam pokażę tą samą funkcję, ale polegającą tak samo, ale zmiana języka syntezy mowy z polskiego na inny. Aby to zrobić, należy wejść w ustawienia, settings, następnie znaleźć w i poszukać właśnie mamy tutaj naszą funkcję tutaj na głos. Funkcję czytaj na głos. Otwieramy tę funkcję. Następnie wchodzimy tak jakbyśmy chcieli, włączyć. Otwieramy ustawienia. Jeszcze inaczej. Przykład syntezy mowy i mamy tak, tu mamy języki, które możemy sobie wybrać. Ja mam język polski, ale my możemy sobie wybrać inny. Ja mam polski przykładowo pokażę Wam inny język, którym będzie mówił nasz czytacz na głos. Ja wybiorę przykładowo ten język. Klikam tyle zatwierdź, ale ja nie zatwierdzam, bo będzie nam przerwie nam nagrywanie. A żeby zmienić na ten sam język, w którym mówimy, czyli na przykład nasz polski, tak jak poprzednio, wchodzimy trochę na dół. Wchodzimy trochę do góry, raczej szukamy języka, w którym przedtem używaliśmy i klikamy. Następnie klikamy OK, jeżeli chcemy zatwierdzić. Ja nie zatwierdzam,
tylko właśnie wam pokazuję. Jak się podobała zmiana języka polskiego na inny język, czy te wymowy, to jest w naszym czytaniu głosowym. Jak się podoba? Czyli będzie mówił tak samo syntezator mowy, będzie mówił w tym samym języku, w którym zmieniliśmy. Jak się podoba? Dzięki, to tyle. Zobaczcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Napiszcie synteza, a ja przytoczę serduszko.